Siema wszystkim z tej strony. Połamany Michał Cichy, a ze mną jest Marcin z Prusiński WWNio. Dzień dobry, witam serdecznie. Na sam początek powiem, że wsadziłyśmy na dosyć wysokiego konia, bo poprzedni twój wywiad zrobił milion wyświetleń, nie? I to był ten poseł Brown, więc naprawdę, no tu musimy się zmierzyć teraz naprawdę z dosyć dużym, wiesz, osiągnięciem, nie? No ale ty z gaśnicą nigdzie nie wbiegałeś, więc nie wiem, czy się uda. Chyba, nie, dojść chyba do tego chyba poziomu. Nie, chyba nie. Marcinie, aczkolwiek, kiedyś, yy, ze 30 lat temu. Wbiliśmy z chłopakami na jakiś plac budowy i odpaliliśmy gaśnicę tam po sufitach tak po wszystkim i nas zawinęli. Nie? I, I nie dość, że starzy musieli zapłacić za nabicie gaśnic, to jeszcze musieliśmy to posprzątać. A kurde, no to przywarło wszystko, to nie było spoko sprzątanie, więc miałem historię z gaśnicami też. Widzisz, i to jeszcze nie była era kamer, może byś teraz był <śmuszczam> jeszcze bardziej znany. E, Marcin, 40 lat w tym roku. Brzmi poważnie, czy w końcu się weźmiesz do uczciwej pracy? Yy, no słuchaj, wiesz, to zależy, co rozumiesz poprzez uczciwą pracę. Ja jeżeli chodzi o tak influencerów, których znam, to. Raczej pracuje najwięcej. Najuczciwiej. Nawet nie chodzi, że najuczciwiej, tylko że najwięcej. Ja naprawdę dużo czasu na to poświęcam. My z Luizą bardzo dużo pracujemy, dużo rzeczy robimy i jakby nad wszystkim mamy jakąś tam kontrolę. Mało rzeczy podzlecamy gdzieś dalej, aczkolwiek coraz więcej, bo, no bo nie da się. Więc no jak rozmawiam z kolegami, influencerami jakimiś, aczkolwiek nie mam tych kolegów zbyt wielu, influencerów, ale no to oni ci Geek, bonus. Na przykład, no wiesz, to już spanie do 12, łażenie się po imprezach i tak dalej. Wiesz, ja mieszkam w tej Warszawie już tyle lat, a jakby w życiu warszawskim no, nie uczestniczę. Ja nie mam czasu na wiesz, na łażenie i wochanie się po dupach. Aczkolwiek, jak ty mówisz, że 40 lat skończyła, proszę państwa, ile ty masz lat? 33. I kto wygląda starzej? To jest, to jest, to jest, jest takie pytanie zasadnicze. Marcin, no ale już tak poważnie? Nie? 40 lat brzmi poważnie. Czy to jest jakiś czas u siebie podsumowań? Czy to jest takie po prostu urodziny jak urodziny? Nie, urodziny jak urodziny, jakby tutaj się nic nie zmienia. Nie? Jakby wiek to jest tylko liczba. E, oczywiście, że. E, no kurde, no, czuję, że się starzeję. Nie to nie jest tak, że, że się nie starzeje, ale naprawdę nie ma to dużego jakby wpływu. Czy 39, czy 40, czy 41. No oczywiście, wiesz, impreza i to wszystko będzie bardziej huczne, na pewno. To jest okrągła liczba i to ludzie w ten sposób jakby reagują. O, Luiza, właśnie wróciła, cześć. cześć. Więc to jakby na pewno będzie miało jakiś wpływ na, na to, bo to jest taka, wiesz, wszyscy się coraz bardziej spuszczają na tym. O, masz 40 urodziny, ale. Tak generalnie w moim życiu to niewiele zmienia, nie? to masz tyle lat, na ile się czujesz, wiem, że to są takie bardzo wyświechtane frazesy, nie, że każdy tak mówi. No ale gdzieś ta granica tego wieku się przesunęła. No przecież na pewno pamiętasz, że jak my byliśmy dzieciakami, tak ktoś ma 40-50 lat taki on był stary. A teraz już tak nie jest, nie? Że, że masz 50 lat i już nikt nie mówi chyba, o, w moim wieku to już nie wypada. No, no nie no, jakby wszystko, wszystko jest OK. Zabawne jest to, jak na przykład. Sylwester Wardenga często podkreśla, nie? że on jest stary taki i tak dalej, i on jest tak postrzegany, że jest takim, wiesz, jakby e, najstarszym, takim najbardziej poważnym człowiekiem w internecie. Ja jestem od niego dużo starszy, nie? I wiesz, i to ja jest. chyba to... Ja tylko Rogodem jest starszy. No właśnie, więc mówię, że to jest kwestia tego, jaki kto ma wizerunek, jak kto się zachowuje, nie? Że są osoby, które wydają się poważniejsze i starsze, mimo że są młodsze, i odwrotnie, więc to jak ja się ubieram, jak mówię, jak, co robię, i tak dalej, sprawia o, na ogólny mój jakby obraz yy, yy, w, 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 w oczach ludzi. Nie? nie wyglądasz na tak starego, więc to jest naprawdę prawda. Na tyle, na ile się czujesz, tak jak się zachowujesz, to na tyle wyglądasz. Więc podsumowując, no, nie ma to dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie? Sądzę, że bardziej byłem. Jakiś taki podłamany, jak kończyłem 30, nie? No bo to już jest tego. Tak to jest... był, to tak, 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 pamiętam. Tak, tak. To był ciężki okres. Słuchaj, wspomniałeś tutaj o Sylwestrze Wardendze, więc może cię od razu zapytam, skoro wywołałeś go. No. E, jak ty oceniasz teraz? Jest dość mocno, że tak powiem, krytykowany w internecie za to, że dalej nagrywa z Boxdellem, a mówił, że mu nie ufa. Czy śledzisz w ogóle te, ten po, post Pandorowy czas? No, oczywiście, jakby wiesz, no, ch jakby chcesz z kogoś wyżartować, zrobić se jaję, no to musisz być na bieżąco, więc jakby wiesz, no, jedziemy na FEMI 20, więc jakby wszystko, co się dzieje, chłonę, y mam strasznie dużo do nadrobienia, bo dużo powstaje tych wywiadów i tak dalej, chcę być na bieżąco. Y no jest to dla mnie niezrozumiałe. Naprawdę, jakby z punktu widzenia takiego, ja już nie chcę mówić o jakichś wiesz zasadach i tak dalej, nie bo ja nie jestem jakimś tam ale tak, tak po osiedlowemu, nie? to się to po prostu nie trzyma kupy. Yy, cała ta historia, że Boksdel nic do niego nie ma, on powiedział, że nie współpracował, tam wydaje mi się, że do czegoś doszło. Oglądałem jakiegoś szota Nitrozyniaka, który wysnuł taką teorię, że po prostu musieli ratować finansowo tych gołdców, nie? bo że tam montażyści, domy wynajęte, no ten dom Timu X podobno już nie jest wynajęty, nie? bo oni chcieli tak zagrać na nosie, Spotlightowi wynajęli dom teamu X i posadzili tam montażystów, nie? I pracowników. Tak, tak, bo nie, chcieli gdzie indziej mieszkali. Tak, chcieli tak, wiesz, jakby zagrać na nosie, a potem mi się wydaje, że jak to wiesz, wysadzili projekt od środka, to przestało się to wspinać, a przecież no, koszta tam są horrendalne. I, ktoś znalazł ogłoszenie tego domu, to miał 40 koła wynajem miesięcznie, nie? I to jeszcze było tam kiedyś, nie? Więc teraz na pewno jest więcej. No to stary remonty w tych pokojach. Ja, ja byłem u Kacpra Błońskiego, byłem na w ogóle na, na tych urodzinach tam, nie, u Wojtka. to naprawdę było na bogato, nie? Te remonty, ten klub zrobiony, ile to pieniędzy kosztowało. Więc, więc możliwe, że dlatego oni się musieli jakby pogodzić, nie? No i to jest jakiś powód. Ale jeżeli to nie jest powód, to nie wiem o co chodzi, nie? To, to w ogóle nie, nie wiem czy widziałeś tej Kwana wypowiedź, widziałem, bo była bardzo widziałem, mocna. Widziałem, bardzo mocna i, i no jakby ja się przychylam do takich ocen, nie, bo no to jest niezrozumiałe po prostu, wiesz, jakby ten na tego doniósł, jakby w sensie no to już jest jakby zakończenie yy, przyjaźni, tak? Nie, nie jakby, nie, nie wchodząc w to, czy dobrze, czy niedobrze. Nie, nie, nie to oceniamy, nie? No bo ten zrobił źle, ten go podpieprzył i tak dalej, ale koleżeńsko, no nawet jeżeli on to zrobił dobrze, no to już nie powinni się kolegować. Potem ten temu groził, więc po raz drugi nie powinni się kolegować, nie? A nagle się kolegują. No jest to dziwne i Wydaje mi się, że nawet im samym jest trudno to wytłumaczyć, bo wi widziałem jakieś wypowiedzi, oglądałem te gołdsy i tak dalej, i to się nie trzyma kupy. To po prostu, no nie wiem, kto, kto, kto ma tu łyknąć. Może jakieś dzieciaki, nie? Ale no, ludzie w naszym wieku i tak dalej, dorośli, no, no nie, no stary, gdybyś ty na mnie nagrał film, który prawie bym zrównował karierę, to nawet gdybyśmy się potem jakby pogodzili w sensie, że no dobra, nie, już jakby nie, nie będziemy się do siebie strzelać z karabinów, to nie bujałbym się z Tobą, nie? No, to jest normalne. Jeżeli... Ja za dużo słabsze rzeczy przestałem tak. w ogóle się optować. Jeżeli oni mówią tam w tych jakichś Gołcach, gdzieś było, że kaza kazają się sobie rozbierać, nie? Czy się nie nagrywają, nie, widziałeś ten odcinek gołców ze zbitej stare, śmietanki? Stare tym nie z gangu za kolaków wyrzuciłeś, tylko za start wyborów. No bo jesteśmy apolityczną formacją. Ale wiesz o co chodzi, że jakby yy, widziałeś ten odcinek Gołców ze zbitej śmietanki? Siedem po, po, minut, bo. No, bo tam, tam bo... w ogóle relacja między nimi całą trójką go Golą, Danem Wardygą, jest naprawdę dziwna, nie w sensie takim, że. O, ta... Fajnie ten Nitro powiedział na, so na Szocie, który widziałem, że tak jak stare małżeństwo, które musi ze sobą się dogadywać, bo mają wspólne dzieci. Mm. I to tak trochę wygląda. Nie rozumiem. Wiesz ja. Jakby. Format Ghostów mi się podobał i to jest jakby fajne, nie? I w sensie coś takiego nowego. Nie, za, nie jakaś ekipa no-nameów, która dopiero staje się popularna jak do tej pory, było tylko ekipa jakichś wiesz, y, konkretnych ludzi, nie? Y, y, znanych, więc to było super. Więc ja kibicuję jak najbardziej, ale no kurde, nie wiem jak to się dalej potoczy. No niezrozumiałe dla mnie to jest, a możliwe na przykład, że za jakiś pół roku, rok to się rozpadnie i wtedy wszystkiego się dowiemy, nie? Dlaczego to poszło w taką, a nie inną stronę. No tam różne są teorie, nawet ostatnio czytałem, ale to nie wiem czy nawet za tym mówić, więc może pominę. E, słuchaj, w ogóle w internecie się dzieje bardzo dużo i ostatnio okazało się, że jeden z byłych, nie wiem czy byłych raperów, czy obecnych jest wielbicielem owczarków niemieckich. E, ty, wiesz, obcowałeś w tym środowisku rapowym, ale ty zawsze byłeś tak które jest z boku mimo hmm. wszystko. Jak to byś ocenił w jakiś sposób? To, nie wiem, logicznie da się wytłumaczyć, co ten Popek robi w ostatnim czasie? A czy wiesz, no, Popek od, od lat jakby pokazywał, że nie ma równo pod sufitem, a teraz potwierdził, że jest po prostu skończonym debilem, nie? I jakby ja nie, nie, nie oceniam go w kategorii, że on jest jakimś y, zwierodnialcem i on na pewno to zrobił, nie? Y, bo sądzę, widziałem cały ten film, więc sądzę, że on nie posunął się do tego, o czym on tam mówił, nie, ale już sam pomysł na nagranie czegoś takiego i wysłanie do kogoś jest po prostu jakby nie musisz już nic, w żaden sposób potwierdzać, że jesteś skończonym debilem, nie? To jest po prostu no już nie trzeba nic dodawać. I rozumiem, ja nie jestem tak oburzony jak to gitowe środowisko, nie, bo no, oni są, wiesz, tam wszyscy po, powoli się wyłaniają koleni, Tam hersztowie różnych raperzy i tak dalej, ulicznicy. No, u nich to, wiesz, nie przejdzie. Ja jestem oburzony, oczywiście też, ale no, wiesz, no, Popek zawsze był dla mnie debilem. Ale byli ludzie, którzy, wiesz, wierzyli w jego słowa, zasady i tak dalej. I tam jest teraz takie, wiesz, ludzie rzucają fikołki po tylu latach. O, Popek, nie chcemy już mieć z tobą nic wspólnego i tak dalej, i tak dalej. No, ale jestem przekonany, że przez. Ostatnie 10 lat, czyli to Popek jest w Polsce, nie wiem, to że odpierdalał strasznie grube rzeczy na melanżach i tak dalej. Kiedyś byłem na Kalifornii camp u, 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 u Karasia i tam był taki telewizor z dziurą w środku, nie? I się pytam Karasia, czemu ten telewizor ma dziurę w środku? A on mówi: Popek nad ranem zobaczył w nim diabła. I wiesz, i takich historii na pewno było wiele, i ludzie, którzy z popkiem się przez lata bujali, na pewno widzieli różne takie zachowania. To, co teraz zrobił, jest po prostu przegięciem pały, i po prostu powinien zostać za to, co zrobił, wykluczony zewsząd. I chyba tak się stanie. Aczkolwiek uważam, że i to i tak będzie inaczej, że to wróci kiedyś. No, już wszystko widzieliśmy w polskim internecie, ale mówię, nie postrzegam go jako zwyrodnialca, który. Yy, napastował te owczarki, bo jestem przekonany, że do tego nie doszło. Znaczy no przekonany też nie, ale no raczej chyba nie. To miał być jakiś puński żart wysłany do jakiegoś ziomka czy coś, ale naprawdę no nie chciałbym od kolegi otrzymać takiego filmu nad ranem, nie? Więc mówię, no jest skończonym kretynem no i powinien być skanselowany, ale jestem przekonany, że wróci. Powiem Ci, że dzień przed tym, jak wypłynął ten film, go dostałem i odpaliłem tylko na chwilę, zobaczyłem, od że tam jest... Nie, nie od trochę akurat. Eee, dostałem, dostałem, tą, dostałem ten film, zobaczyłem no tylko popek, popka, to wysłał, tak? popka, popka popka, i tego penisa i nie puściłem dalej. Nie? Nawet nie wiem, co to jest. Mówię, może jakiś stary jego filmik. Wolałem tego nie oglądać. Ja obejrzałem raz i a to później, też nie chcę więcej. A później, później wielka afera. Nawet nie wiedziałem, że to jest jakiś nowy film, że tam psy są. Ale to, dobra. To, nie, nie wiem, czy to jest nowy film. Ja nie wiem, bo na, tywie... jak, na jakiś świeższy, te... wiesz, bo tak. to tak dostałem, z, można powiedzieć, środowiska raperskiego. Ale mi się wydaje, że, ten, że, że to było chyba już jakiś czas temu. No nie wiem, wiesz, że są. Nie, postać Popka nigdy jakoś bardzo nie interesowała i tak dalej. No wiesz, jak ktoś sobie tatuaował oczy i przez to pogorszył sobie bardzo, bardzo wzrok, wyciął sobie kawał, kawałek twarzy, mieszał się na. To zawsze miałem go za kolesia, wiesz. Ja od pierwszego filmiku, miesiąc przed grudniem, miesiąc przed grudniem, pamiętasz? Przecież, że od tego czasu śledziłem, śledziłem. To, nie, ja ci, wiesz. No wiesz, jakby ja jestem konecem e, bzdury w polskim internecie, więc jakby najbardziej. Oczywiście, oczywiście nie, ale no mówię, no, no, no to jest przegięcie pały, nie? Po prostu to. Ale no wiesz, tego to on zrobił sam, nie? To nie jest tak jak. Wiesz, Wardenga zrobił film na, na, obok Zelu, Stew i tak dalej. Nie, nie, nie. To on sam go nagrał. I to jest chyba taki największy strzał w kolano, jaki. W wydarzył się chyba w polskiej sieci, nie? nie ciężko mi wyobrazić sobie, żeby ktoś zrobił sobie większy przepał. No no tak szczerze mówiąc, zaraz jak myślę o tym, to nie wiem, czy ktoś większy pop zrobił, nie, no, ale nie, nie. jego skancelują, ale i tak pewnie muzykę będzie robił, no bo z czego on będzie żył? Na coś trzeba na ten koks jednak zarobić. Słuchaj, jeżeli on nie odłożył, to kolejny dowód na to, że chyba nie ma po kolei w głowie, nie? Stary, no wyobrażasz sobie, jaką pieniądze zarobił przez te wszystkie lata? No, ale też sobie wyobrażam, co on z nimi robił. No więc, y, właśnie, no a, a ja uważam, że jednak, wiesz, no, y, jest wielu influencerów, którzy przetańczyli swoje pieniądze, raperów i tak dalej. Uważam, że to jest Kolejny dowód na debilizm nie? I, i idiotyzm, nie? jeżeli ktoś uważa, że tak będzie zawsze, nie? Że, że już zawsze będzie prosperity. Nie, no trzeba po prostu szanować pieniądze, nie? zwłaszcza pieniądze lekko zarobione, bo ja oczywiście nie nawiam popkowi talentu, ale jeżeli robisz to, co kochasz, i zarabiasz na tym dobre pieniądze, no to naprawdę to jest lekka robota. I nie chodzi o to, że siedzisz w studiu 20 godzin nagrywasz. Jeżeli lubisz to, co robisz, to ta robota przebudzi lekko. No wiesz, o co mi chodzi, nie? Wiem, no nie, bo też tak mam. Nie robił w kopalni tych pieniędzy, nie, tylko zarobił je na rapie, więc wiesz, łatwo przyszło, łatwo poszło. I jeżeli kiedyś nie będziemy miał pieniędzy, no to wiesz, no to nie chodzi też o popka o wszystkich, nie? Że warto jednak gdzieś odkładać na czarną godzinę i nic, co dane nie jest wieczne, nie? Więc już mamy wiele przykładów. Celebrytów internetowych, youtuberów, którzy po prostu kiedyś z soku powiedział takie słowa w jakimś tam dokumencie dawno temu, że jak ktoś mocno świeci, to yy, szybko gaśnie. No, gdzie jest Kruszwil teraz, nie? Na przykład. A zobacz, jaka to była gwiazda w pewnym momencie, nie? Że po prostu, wiesz, on na jego kanale Fame prowadził streama z konferencji. I on tam, wiesz, wschodził i wiesz, ustawiał boksela i wszystkich po kontach, nie? Był taką, miał tam pozycję, nie? A gdzie jest Krushfield teraz Nie wiesz, jakby tu bez żadnego hejtu, bo nic do niego nie mam, tylko. No kurde, no... No jest parę takich postaci, tak, które nie? kiedyś znaczyły naprawdę tak, dużo, a no, teraz wiesz, nic. Jeżeli oni odłożyli jakieś pieniądze, no to spoko, nie? To wiesz, jakby... A jeżeli też było wszystko przetańczone, no to mega słabo. To naprawdę uważam, że lepiej, wiesz, nie, nie żyć na przepych, nie wydawać pieniędzy i tak dalej, no... Tomek Cik, nie? Który wydał hajs na ten samolot gdzie tam polecieli, nie? Z tą swoją dziunią. No przecież to jest jakiś idiotyzm, nie? A potem nie płacisz czynszu, nie? I ja no już, jakoby postać Tomka czyn, czyn, Czynsza... Też jakby jest dla mnie dosyć sympatyczna, wiesz, w sensie jak go oglądasz, nie? No ale jak sobie myślisz, kurde, no gościu wydał kupę hajsu na pr slot prywatny do Monte Cassino, do Monte Carlo. Ja już nawet tak nie siedziałem za bardzo, ale chyba Gdzieś tam polecieli, no, a potem nie płacił czynszu. No stary, to jest jakiś, wiesz, nie? No, postacie są pozytywne dopóki nie krzywdą innych ludzi. Tak, 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 A Jak no, zaczynają krzy... Ja no to... no nie, nie chciałbym być w roli yy, właściciela mieszkania, nie, nie chciałbym. No czy... też bym nie chciał. E, zostając przy Środowisku raperskim, no, no to przecież swój bliski kolega teraz bronił demokracji, widziałem, w praworządności TD. Jak oceniasz w ogóle to, że TD tak trochę też politycznie zaczął się bardziej udzielać? Oczywiście ja Jacka znam od wielu, od nastu lat i on zawsze był bardzo zaangażowany i tak dalej, jasno określony, jakie miał poglądy i tak dalej. No, ja w ogóle Jacka. Namawiałem no, z rok temu, żebyśmy pojechali razem na galę frikową, żeby on się jakoś za, bardziej zaczął udzielać. I, i wiesz, i też powstała ta TEDa Nowela i tak dalej. Mieliśmy razem gdzieś pojechać. Mówię, Jacek, załatwić Ci akredytację, pojedziemy, będzie beka. Bo on to wszystko ogląda, nie? No ja właśnie, mówię, widziałem mu Ebe. Ja tak? mówię, stary, to jest w ogóle mega tracenie po prostu możliwości, bo Jacek to wszystko śledzi, Murański, tu, tam te wszystkie wywiady. No, on to wszystko ogląda, tak samo politykę, ja my stary. No to naprawdę on jest inteligentny, ma fajną gatkę. Jest też bezczelny. Nie w sensie no yy, nie, ma, nie ma takiego, to nie zna tego? No więc nie ma takiego. A nie, nie powiem tego, bo coś tam. Więc to idealnie pasuje do tego świata, więc i, i z tego co wiem to yy, pojawi się gdzieś tam w jakiejś roli na pewnej, fe... Fe... pewnej federacji. Nie chciałbym tu likować i, i, i tak samo ta polityka uważam, że zajebiście się strzelił. I, i wiesz no... Wiesz, to też... Yy, ja zawsze gdzieś mam z tyłu głowy, że może to mieć swój zły finał, nie? Jeżeli kiedyś... Miniona władza wróci do władzy, nie? Iście takie na przekór. Wiemy, że oni potrafili wykańczać gdzieś ludzi, wiesz, no wysokie nasyłając jakieś, jakieś i tak po Wąsiku i Kamienickim, to ja myślę, że już nie ma sentymentów. Ale mówię, że wszystkiego się można spodziewać, nie? I więc, więc walczenie z władzą, z otwartą przyłbicą może mieć jakieś tam swoje konsekwencje, ale Jacek pewnie o tym wie. Ja uważam, obejrzałem tą, tę, tę nowelę, uważam, że to, ja się uśmiałem, jest to, jest to śmieszne. I na pewno to jest może jakby początek trzeciego życia. Dlatego, nie? Pójście właśnie w taką medianą stronę. No teraz też ten kanał Zero, nie? Więc naprawdę ja, ja się mega jaram, bo na pewno uważam, że ten gościu ma yy, bardzo dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Jest mega dowcipny i tak jak mówię, jest bezczelny, więc to na pewno mu pomoże, nie? No powiem ci, że zaskoczyło mnie, że on ogląda friki, bo już było, było tam powiedziane, że on ogląda, i nagle UE, EBB zrobił ten odcinek i widać było, że. Zna prawie wszystkim, tam trochę musieli mu podpowiadać, ale. No Jacek, generalnie zawsze tak jak ja, jego bawiło oglądanie debili, nie? Jakiś nie, wiesz. No. Więc, więc wszystkie jakieś memy, wirale i tak dalej. Jacek na bieżąco zawsze był gdzieś tam z internetem, z tymi, co się odjebało. Eee, czy to była Marta Nikiewicz, czy to był bonus BGC, czy Tiger Bonzo, czy coś. No on jakby to wszystko znał, nie? I naturalną koleją, koleją losu, no to. Jakby te, te takie mem memiczne postacie już jakby się nie pojawiają tak bardzo, a to wszystko przeszło, wiesz, przez jakieś Warsaw Shory, teraz do freak nie że to jest taka, taki guilty pleasure dla wielu ludzi, nie? że tam jest właśnie Nathan Marson, jakieś, wiesz, Darolev, takie, wiesz, postacie ma bardzo, bardzo i ciekawe, nie? więc jakby, wiesz, e jak, jeżeli ktoś jest koneserem, tego typu rzeczy. Gdy no to mówi to, patologii. No na przykład, tak? To, 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 to ogląda y, tego typu rzeczy, więc dlatego pewnie naturalnie to Jackowi, jakby wiesz przeszło, nie? Że, no i tak samo oglądał Te FOP Info, no też, jakby nie na poważnie, tylko, y, no, karmił się tym po prostu, tym, co tam się działo, nie? Więc, jakby, wiesz. no. no ja tak wiadomości oglądałem. To było no. Ja też nie raz Empiryczne. No, ja też nieraz obejrzałem i to też, no, 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 ciekawe, ciekawe, ale, no wiesz, no. No, Jacek na pewno na, na pewno poświęcał na to bardzo dużo swojego czasu. Nie? To, jest, to jest ciekawe. Nie? Marcinie, zostanę jeszcze przy rapie, bo mnie ciekawi w ogóle, czy ty słuchasz e, nowych raperów? Su, słuchasz w ogóle teraz rapu takiego samego w sobie, czy jakieś inne gatunki muzyczne? Nie, nie, nie. Jakby czasami gdzieś tam jakiś singiel mi, mi, mi wpadnie, coś tam posłucham, ale generalnie ja, mi, mi słowa jakby przeszkadzają w myśleniu, więc ja ostatnio, ostatnio no od... Yy, Prawie 10 lat słucham muzyki bez słów, instrumentalnych jakichś ambientów i tak dalej, więc nie sprawdzam. Nadal gdzieś tam hip hop mi w duszy gra, nie powiem, że nie, lubię sobie wrócić do takich starszych rzeczy. A jeżeli już słucham muzyki rapu, to instrumentali samych, nie? Jakby mnie muzyka bardziej kręci niż słowa. Zwłaszcza, że większość raperów, którzy teraz nawijają, są młodsi ode mnie. Więc na, na, nawijanie, jakby słuchanie jakichś, wiesz, przekazów od, od, od małolatów, no, to do mnie nie trafia. Aczkolwiek jakby nie odbieram im tego, że mogą mówić fajne rzeczy. Ale też gdzieś ten przekaz się gdzieś tam spłycił trochę, nie? To takie się zrobiło bardziej y, radosne. E, jakieś tam kawałki czasami gdzieś wpadną w ucho, ale nie, generalnie mówię, jakby w, kompletnie od, od tego odbiłem. E, bo mówię, no, ja wolę muzykę instrumentalną, jakieś soundtracki, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Takie bardziej, są jakieś tam... Dwu, godzinne ambienty na, na YouTubie, i sobie to w tle, i mogę sobie przy tym pracować, bo nie ma w tym jakiegoś rytmu czy coś, to możesz przy tym montować, możesz przy tym pisać, żeby różne rzeczy i gdzieś te słowa cię nie rozpraszają i gdzieś przy tym moim jakimś takim roztrzepaniu i tak dalej, to gdzieś ta, 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 ta jakaś muzyka tego typu pozwala mi się bardziej skupić, nie? Więc ja. Ale gdzieś jak idziemy autem czy coś, no to sobie tam czasem puszczę jakiś, przypomnij się jakiś klasyk, co nie słyszałem 10 lat, to sobie puszczę, więc tak. Ale nowego rapu nie, 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 nie sprawdzam. Jak już to Belmondo, o, to jest mój ulubiony nowy raper. To jest jako a, barna a to, postać. to muzyka, czy bardziej. Jego ale nie muzyka, po... uważam, że on jest geniuszem, nie? że to jest artysta totalny. No i poeta, ale głowa nie ta. Nie? To jest, do niego pasuje idealnie. Nie? O, też ostatnio widziałem, co tam robił. Tak, tak. Marcinie, e, wspomniałem tutaj 40 lat. Dwusetny odcinek Palha tak. TV. E, powiedz mi. Czy coś się teraz będzie zmieniać w Palchaisie? Czy będziesz cały czas prowadził ten sam kontent, co był? Bo trzeba też przyznać, że zniknęło trochę odcinków, ale to wiemy, YouTube no, jest. Że tak powiem, kapryśne i potrafi stare tak. filmy pousuwać. Jak to w ogóle było z tymi filmami? Bo nie wiem, mam nadzieję, że dożynki w Nidzicy to się utrzymało. czy, yy, ta, do, czy ta, też? tak. w Nidzicy są cały czas, A, no. no to chociaż tyle. Tak, tak. Ale generalnie no, du dużo tam filmów. Plus 18 podostawało, niektóre spadły. No niestety, yy, no zmienia się ten świat, nie? Jakby to... Ale sam ich nie usuwajesz, tylko yy, YouTube tam coś kombinował, kilka, tak? Kilka musiałem ja usunąć, żeby wyprzedzić pewne ruchy, nie? Żeby one nie spadły, bo wtedy wiadomo, to, jak mogłoby się to skończyć. Nie? To na jakimś OnlyFansie można teraz obejrzeć? Mm, nie, 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 nie. Możliwe, że gdzieś kiedyś wrzucimy, yy, ale na razie tego nie można indzie zobaczyć. Zobaczymy. Bardziej skupiamy się gdzieś tam na nowych rzeczach. Musiałbym też yy, poświęcić trochę czasu, żeby gdzieś to odgrzebać i tak dalej. Więc na razie na razie, na razie tych filmów nie ma. Nie? Na szczęście nie jest jakoś bardzo dużo, ale no to są te takie naj najbardziej hardkorowe rzeczy, nie? niestety. Ale to też przez to jakoś y, trochę. Z... Po, nie wiem, jak to dobrze określić. Złagodziłeś przekaz filmów. Na przykład, nie o, wiem, mówisz Janczarowi dobra, tyle to nie przeklinamy w tym odcinku, czy coś. No wiesz, przeklinanie to dopiero po Pandorze się tak zrobiło, wiesz, bo my nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Nigdy. I, Pamiętam i, właśnie, ja byłem zaskoczony w ogóle, że wy nie mieliście. Nie, i nigdy nie mieliśmy. Czasami gdzieś żółty dolar wpadł, czy coś i spoko. Ale nie dostawiliśmy plus 18, a teraz po prostu, jeżeli wrzuca jakikolwiek, nie wiem, czy może mój kanał trafił na jakieś cenzurowane, a wcześniej nie był, nie wiem, ale jeżeli wrzucamy jakiś film i w nich są przekleństwa, jest plus 18. I ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo żółty dolar to pal 6, no już trudno, nie? Wiadomo, że film też nie zrobi takiego mm, zasięgu jakby... No nie zarabia tyle też. To, ja. No Ale no, nawet nie o to chodzi, tylko że po prostu jakby. No, YouTube, jak YouTube... nie zarabia, to też zasięgu nie ma. Dokładnie, ale i tak to szło do przeżycia i dużo mieliśmy filmów z żółtym dolarem. Ale teraz jest tak, że jeżeli dodamy jakieś przekleństwa, i to wiesz, ktoś ci pisze, o, nie znasz się na YouTubie, to chodzi tylko o pierwsze tam 3 minuty, 7 minut, 30 sekund, to są takie wiesz, miejskie legendy, nie? Ja od lat o tym wiem, że tak jest, i w pierwszej części nigdy nie było, ale teraz, nawet jak gdzieś na końcu coś jest to po prostu od razu coś plus 18. Możliwe, że nasz kanał trafił gdzieś tam w jakąś szufladkę, żeby dawać za to, nie? Więc musieliśmy się jakby w tą stronę pójść. Na pewno też nie może być żadnych marek alkoholów, nie? W sensie, że nawet jeżeli to nie jest, wiadomo, że to nie jest reklama, że masz wódkę Pols w ręku, ale no ktoś może to odebrać inaczej, nie? I możemy z tego poważne problemy, nie? To się też pozmieniało, bo po prostu kiedyś ten internet był po prostu gdzieś obok naszego życia i te urzędy, różne rzeczy to jakby Polskie państwo nie interesowało się, co się w internecie. A teraz wszyscy tam żyjemy, nawet więcej rzeczy się tam dzieje niż w życiu prywatnym, nie? Jakby przestępcy się przenieśli z życia fizycznego do internetu, wyłudzenia, jakieś wiesz, fake linki i tak dalej, I jak byłem na policji kiedyś, bo to też jest fajna historia, byłem do sprawy o wyłudzenie pieniędzy za ciągnik, którego nie było. I do tej sprawy był, był, był też Stanowski. Ktoś podał moje dane i Stanowskiego i żeby sprzedaliśmy ciągnik pod Skierniewicami. Ja byłem zeznawać, nie? Ja byłem tak zesrany, srany, mówię kurwa, słyszę się o takich historiach, nie, że ktoś kurwa niczego nie zrobił, a wiebali go, nie? Stanowski na przykład wiedział, i Stanowski w ogóle nie przyszedł na tą rozprawę, tylko jego prawnik przyszedł, nie? Ja byłem jedyny, który przyszedł. Ja byłem tak ze stary. Więc jak byłem na komendzie, żeby składać zeznania, że to nie ja, to, to policjant mi powiedział, że większość spraw to jest w ogóle przez internet. Oni mają takie stare komputery, jak nie mają to robić, nie, więc to w ogóle wiesz, no, wiesz no, stary monitor, taki i tak dalej. Nie? Więc, yy, więc, więc była taka sprawa. Yy, I jakby wiesz, no, przez to dużo rzeczy inaczej jest, może być odbieranych. Jak ktoś może się do ciebie o wszystko przypieprzyć, więc trzeba po prostu bardziej robić to z głową. Yy, gdzieś dziki zachód się po prostu za, za, zakończył. Yy, Wracając do, do początku swojego pytania, będzie sporo zmian. W sensie, już od jakiegoś czasu e, czekaliśmy gdzieś tam z wprowadzeniem trochę nowych elementów uprawy. Trochę te odcinki też inaczej się będą zaczynały, bo e, przez lata to było takie, jak kiedyś to wymyśliłem, że na tam logotypy i tak dalej. I tak naprawdę minutę to zajmuje, zanim się odcinek zacznie. E, co w dzisiejszych czasach przebocicowania wszystkich widzów i tak dalej nie jest. E, Dobrym pomysłem, bo wiesz, widzisz w statystykach, nie, że tam po, po minucie to już 30% ludzi tak ogląda, czy tam 40%, nie? My i tak ten watch time mamy spoko, bo my tam około 40 minut na takich odcinkach, więc i tak spoko, ale jestem jakby, rozumiem, że ktoś, jak ogląda przez 45 sekund same logotypy, no to wszystkim do TikToka i w ogóle takich zupełnie innych treści, nie? Nawet sam YouTube te shortsy ci podpowiada cały czas, to też jesteś coś otrzaskany z tym. No to ludzie wychodzą z tego, nie? Więc chcąc, jakby nie zmieniać treści, bo jakby Palchajs nadal będzie kręcił się wokół takich rzeczy, jak się do tej pory kręcił. Mamy dużo odcinków nagranych, w ogóle też kupę zaplanowanych na ten rok. W tym roku chcemy zrobić 10 odcinków więcej niż w tamtym, w ogóle chcemy robić więcej. No to chcąc. Jakby przetrwać w tym całym YouTubeowym środowisku, nadal pozyskiwać nowych widzów, bo oczywiście najważniejsi są dla nas ci starzy, korowi widzowie, ale oni też się z czasem nudzą. Właśnie miałem się pytać ciebie też, przy okazji dodam, no. e, czy nie obawiasz się też trochę, że twoje widzowie będą coraz starsi nie będą mieli po prostu czasu też oglądać? Oczywiście, że gdzieś o tym myślę, bo chodzi o to, że ja lubię to co robię i chciałbym to robić najdłużej jak się to da robić, nie? Bo daje mi to ogromną satysfakcję i radość i naprawdę dzięki temu żyjemy naprawdę w taki fajny, szalony sposób, nie? Dużo rzeczy się dzieje, gdzieś jeździmy i tak dalej. Mnie praca ciężka gdzieś u kogoś, coś w ogóle nie przeraża, jeżeli kiedykolwiek skończy się, że tak powiem hossa hajsu, no to ja mogę iść do pracy, nie mam żadnego problemu i jestem montażystą, dużo rzeczy potrafię. Dla osób takich jak ja zawsze znajdzie się gdzieś tam praca, nie? Ale właśnie o to, żeby pozyskiwać nowych widzów, trzeba trochę zmieniać formułę tych treści. Oczywiście treść i tematyka Palhaisu będzie zawsze taka jak mi się podoba, bo dlaczego to jest fajne, bo ja ja nam się tymi rzeczami. Ale mówię, ten początek będzie trochę inaczej wyglądał. Oprawa, gdzieś pewnie plansze, które były będą trochę krótsze. Teraz już wszystkie odcinki będą w 50 klatkach, nie w, dwu, nie w 25. To też trochę inaczej wygląda. Sporo rzeczy pozmienialiśmy. Będą też napisy takie jak są w Gołcach, nie? Gdzieś tam rozmawiałem ostatnio z Boxdalem i, i jakby dlaczego oni to robią, w jaki sposób to robią i tak dalej. Też mi dużo ciekawych rzeczy na ten temat powiedział, więc będziemy gdzieś też te, te, testować w nowych odcinkach, że będą napisy na cały odcinek zrobione. Więc gdzieś ta. To opakowanie trochę się zmieni, będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, ale treściowo to nadal będzie, będzie ten, 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 ten sam parchajs. No oczywiście z niektórych rzeczy po prostu nie można pokazać. Oczywiście teraz, jak już będziemy nagrywać, to już będziemy o tym wiedzieć i będziemy to jakoś obchodzić, nie? ale w tych odcinkach, które już mieliśmy nagrane, no to dużo rzeczy nie mogliśmy montować, a naprawdę trzeba na YouTubie teraz uważać. Nie? I to nie, nie chodzi też o tylko i wyłącznie o samego YouTuba, tylko po prostu, wiesz, no. Wszyscy tym żyją, nie? I, 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 I jakby prawo też tam sięga już, nie? Kiedyś to w ogóle e, internet był taki, że tam można było obrażać wszystkich, nie, no teraz już nie można. I więc mówię, że to, to, to gdzieś, ten kontent. Niestety muszą się trochę ugrzeźnić. Ja też trochę spoważniałem przez te 10 lat, to już 11. E, więc to jest suma wielu rzeczy, które się wydarzyły w tamtym roku, tak? E, na polskim internecie. Pandora była takim ostatecznym gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o przeklinanie, nie? Jeżeli chodzi o nasz kanał. Możliwe, że kiedyś to się zmieni i że będzie można znowu przekinać, nie? Ale my naprawdę mieliśmy no, setki flugów. Jedynym filmem. Który dostał plus 18 za przekleństwa i to jeszcze po długich bataliach z y, saportem była klątwa Jeziora Tukum, w której pada tysiąc razy słowo kurwa. <gry> <gry> I dopiero po iluś latach. Jan z plus 18. Teraz dużo naszych filmów jest plus 18, butów to poustawiał. Na niektórych ja ustawiłem wyprzedzając pewne ruchy. Yy. No, jakoś tam się udało przetrwać i to jest jakby najważniejsze, bo mógłbyś. Ja zawsze, jakby to w z, z wywiadach już mówiłem, nie? że y, możesz iść na, na udry, jak Daniel Magikal, Co w ogóle, no, nie skończyło się do niego dobrze, nie? I, i wiesz, my nie byliśmy nigdy aż tak hardkorowi jak on, ale ja po prostu doszedłem do wniosku, kurde, ja chcę robić to, co robię, nie? Chcę bawić ludzi, jeździć, podróżować, pokazywać jakieś rzeczy, przeżywać jakieś nowe, ciekawe doznania i naprawdę dużo mamy fajnych panów na ten, na ten rok, co pokażemy. No a jak będę, wiesz siedział, przeklinał, wyzywał i, wiesz, chlał, je, kurwa, robił, wiesz, po prostu totalnie pokazywał, że ani nic mi nie zrobicie, to się okaże, że dołączę do, yy, wiesz, zacnego grona yy, z Rafoniksem yy, Nitrozyniakiem, Danielem Magikalem i nie będę mógł robić tego, co kocham, nie? I, i wiesz, i, i to jest jakby taki, wiesz, m, najważniejsza rzecz, yy, że, no, po prostu już skrajnej patologii nie, nie pokażesz w internecie, nawet jeżeli ona jest pokazana w wesoły, śmieszny, fajny sposób, nikomu się nic nie dzieje, no ale dla wiesz, tak zwanych grażyn, to wiesz, niektóre rzeczy, które w Parcha się, się po... przewinęły przez te lata, to jest, boże, co to za ludzie, nie? A przecież no, my znamy się, no nie jesteśmy jakimiś potusami, nie? Wiesz, o co chodzi? Że po prostu, jak jest, czasami jest grubo po prostu, nie? A zazwyczaj jest normalnie, no więc. Wiesz, tak, wiesz, tak jestem zdziwiony, że te kanały frikowe nie są w ogóle. Zbanowane organizacji. Wiesz, ten no. My mamy normalnie zielone dolary na Prime, a normalnie jakbyś wrzucił taki materiał, nie wiem, do siebie, to byś miał, nie wiem czerwony może już. No, YouTube jest. wybiórczy, nie. Że to Bardzo. jest po prostu, wiesz, no, wiesz, jestem przekonany I, i wiesz, ja jakby. Ja postrzegam YouTube pozytywnie. Nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało, wiesz, że bo ja, wiesz, no. Zapanuj nad czymś takim, nie? Co tu się w ogóle dzieje? W każdym kraju się dzieje coś innego, są różne prawa, rynki i tak dalej. Wyobraź sobie ogarnąć ten cały, wiesz, syf, który się dzieje, nie? I, ale na pewno tak jest, bo fame za, za niektóre rzeczy, które padły na tych konferencjach, to powinien za nie mieć kanału, ale pewnie finalnie YouTube jest w stanie zmierzyć, ile fame przynosi im pieniędzy. I nie chodzi mi o sam kanał, tylko. O tą całą bańkę, która powstała w polskim internecie, te wszystkie kanały, te wszystkie szoty, to wszystko, co się dzieje wokół tego, i że na przykład ilość użytkowników YouTube'a przekroczyła o tyle. Tak samo przecież zachęceni FMM ludzie zakładają kanały i sw robią swoje rzeczy i też zarabiają kolejne rzeczy. To się wszystko kręci, więc oni wyłączając te friki. Pozbawiliby się miliardów na polskim rynku. Nie, więc to też jest tak, że wiesz, ty na kanale swoim nie możesz, ale coś, tam więc jestem przekonany, że, że, że jest to jakoś omijane. tak wiesz, dopiero wtedy, kiedy robi się jakaś nagonka medialna, właśnie jakiś urząd się przyczepi, to wtedy dopiero tak jak nitra, nie? Pojawił się ten film, nie wiem, ale się dowiem, no i nitro spad z rowerka. Gdyby nie ten film, pewnie do dzisiejszego, do, do dzisiejszego nie by był. 100%, no, to też Więc po wtedy była, była, była nagonka i tak dalej. A, a, a kanał Steel nadal jest, tylko włączyli mu demonetyzację. Domoty, no to wiesz, no to. No Niektóre ruchy są nie, jakby niezrozumiałe, ale możliwe, że gdybyś poszedł do polskiego YouTube'a na rozmowę i z tym działem prawnym, by ci wytłumaczyli, jak to wygląda, pokazali jakieś papiery, statystyki, to byś zrozumiał czasami tą nielogiczną grę. nie? Więc po prostu, no, ja nie, nie wyobrażam sobie, jak to, yy, jak to funkcjonuje, wiesz, od kuchni, nie, bo ciężko mi to zrozumieć, ale, ale no pewnie. Wiesz, no, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, nie? Więc mówię, no ja też czasami oglądam konferencje i widzę, co tam pali, jakie tam padają słowa, nie? Więc no, nie powiesz sewarda, nie? Na filmie tyle razy. To, to, no, to już zawsze widzę po minach, nie? Jak to leci, c word, to jest od razu. Tyle no. to nie spadło, no ale no. tak nie spada. Nie, jak to jest? A ja I przez... Nawet jak wejdziesz sobie na konferencję, to na dole nie jest napisane, że film jest, ma ograniczenie wiekowe, bo to widać nie, w opisie, nie? że na ten film, na podstawie wytycznych dla społeczności nałożono ograniczenie wiekowe. Albo na prośbę przesłuchającego, że już ktoś sam wie, że ten film lepiej, żeby miał 18, to sam ustawia. Jak to jest zrobione? Nie wiem. Jeszcze Ci powiem, nie wiem czy Ci to kiedyś opowiadałem, ale kiedyś zrobiłem wywiad z Murzynam ZDR. No i do, do czasu... Ty, ty pisałeś chyba gdzieś kiedyś o tym, na Ta, Twitterze, no, na czy na Twitterze, czy tak, no. tak, tak? Że... E, tak, widzowie nie, nie znają, bo z Murzynem ZDR zrobiłem wywiad no i po tym wywiadzie ogólnie wszystkie moje materiały miał powyżej 60... Tysięcy, żaden nie schodził niżej, a po wywiadzie z Murzynem ZDR nagle dwa, trzy wywiady mi poszły po 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca i byłem zszokowany. Podpisałem wtedy wiesz kontrakt a reklamowy na kanał, mówię wiesz, wstyd mi było przed, tym, przed tą firmą, że coś takiego tak. w ogóle ma być. No i napisałem do supportu. Saport mi powiedział, że oczywiście nie ma żadnego problemu z, z tym. Że ja po prostu moi, moi widzowie, po prostu może kontent się nie podobał. Tak, akurat teraz bym się kontent przestał e, podobać. No i e, napisałem, czy to chodzi o to. Murzyna Mówię, że ludzie to jest pseudonim. No nie nazwę go Afroamerykanin ZDR, bo tak, to nie jest on. Tak. E, I dziwnym trafem po tej wymianie następne materiały już się oglądały normalnie. Powiem ci tak. E... Jest to zastanawiające. My tak samo nagraliśmy tylko Cruiser w tamtym roku odcinek yy, chodziliśmy na gówniak na taką górkę. To tak się nazywa. Jest to jeden z wierzchołków Babiej Góry. No i też wiesz zastanawiam się bo nie będę mógł tego nazwać gówniak. Przecież abstra. Oni mieli gunwo. Nie? Mhm. Dlatego właśnie z dupy zmienił nas dvp -y. no, tak. Tak, tak, tak. Wiesz o co chodzi. Więc kurde jak ja mam to. No jak, ale wiesz no weszliśmy na, na gunwiak. No wiesz, to jest takie, będą się z tym zmierzyć jakoś, ale to jeszcze za jakiś czas. No jest to zastanawiające. No to tak samo, wiesz, no wyobraź sobie że jesteś producentem napędu rowerowego. A to było przecież tak, że tak, ktoś nie? napisał, no nie będę mówił, bo też będzie demony... tak, tak, tak. demonetyzacja, tak. ale powiedział czarny element do roweru i dostał bana na Facebooku. Tak. A tu chodziło o to, że kupował tak. po no prostu. No rozumiem, że te były czarne. Do, rowera, tak. No, no, do roweru. No, tak, napęd do roweru w kolorze czarnym. No. No ale to jest, wiesz, ale czego to jest wina? To jest wina automatyzacji tych wszystkich rzeczy. tej inteligencji, która po prostu nie rozumie kontekstu zazwyczaj. Jeszcze, gdyby wszystkie decyzje na YouTubie, strajki, bany były podejmowane ręcznie, nie dziełoby się takiej rzeczy. Nikt by ci nie dał za, za, za tego rapera żadnego ograniczenia, nikt by tego no nie to zrobił. Pewno. To się dzieje z automatu i niestety tak, tak to jest. Yy, yy, wiesz, tak samo, jeżeli wrzucisz jakiś film w bikini, to też może coś żółtego dolara, odwołujesz się i zdejmują go, no bo przecież dziewczyna w bikini ma prawo występować na YouTubie, nie? Wiesz, o co chodzi, więc są takie rzeczy i to też przecież ta inteligencja to przetwarza, tak? Jeżeli wejdziesz sobie w YouTube'a, to YouTube też robi napisy do Twoich filmów, nie? Jak sobie wejdziesz. One są błędne. No ale w ten sposób znajdują przekleństwa i kontekst różnych rzeczy, nie? W sensie, właśnie brak kontekstu, tylko padają tam pewne słowa i on jakby, skoro algorytm to rozumie, i robi do tego napisy, no to na podstawie słów wrażliwych jest w stanie za, zablokować ten film, mimo że AI nie rozumie kontekstu filmu, nie wie co w tym filmie się dzieje, nie rozpoznaje obrazy w jakiś sposób, czy ktoś jest ubrany, czy nie. No, tak samo kiedyś branża porno korzystała w Stanach z Google Drive'a i wymieniać pliki, nie? I teraz to już nie można, Google to zabronił, nie? I jak dodasz film erotyczny na Google Drive, automatycznie. Zostanie zgasowany, nie? Mimo, że to jest jakby twój, twój plik. Ale no, AI jakieś sprawdza, co tam jest i jest w stanie zweryfikować, że jest to. Film erotyczny, nie? Rozpoznajesz że ludzie... nie wiedziałem. No, ludzie... Kiedyś oni z tego korzystali, musieli przejść na inne usługi, nie? Więc, więc wiesz, to jest jakby, jakby pokłosie tego, że, że, że to nie robią ludzie, tylko robią to. I to samo na Facebooku, wiesz, no. Ja dodałem kadr z... Y, ostatnio z potwora z Doliny Trzech Spabów, jak nie mam tej nogi, nie? Mam wkopaną dziurę, to też dostałem plus 18 na, na Instagramie na zdjęcie, no ale z drugiej strony to wygląda realistycznie, nie? No więc jest to. Y, y, jest to, efekty specjalne są to, ale ktoś skrolując może nie wiedzieć tego, nie? Ale też nie sądzę, że y, ktoś siedział i, i na, na to ograniczenie, tylko to i ja wykryło, nie? Albo ktoś się rozgłasza, bo podobno od zgłoszeń też. No jest możliwe, i... że tak jest. No wiesz, ja nigdy niczego nie zgłosiłem w polskim internecie, bo nawet nie chciałbym się tarcić na to czasu, nie, ale no, na pewno są ludzie, którzy masowo zgłaszają pewne rzeczy. No sądzę, że Popek teraz też jest, też jest pewnie zgłaszany, nie? No, na pewno, na pewno. Na pewno. No, to no, myślę, bo... że z różnych stron. Tak. Więc jeśli się dziwicie, czemu nie ma drugiego wywiadu z Murzynem, bo obiecałem, że będzie, to dlatego, że się boję, że mój ten kanał Kogo spadnie się z imię, rowerka. Imię, imię, Eee, kurę, nie, nie wiem. No to tak byś go nazwał? i ale to wtedy obejrzysz wywiad, no ale jak na pewno też ma problem ze swoimi treściami, nie? No pewnie tak, właśnie. Kurę rozmawiam, nie będę mówił z kim, bo nie wiem czy mogę, bo to prywatne rozmowy. On mówił, że czasami numery z Murzynem mogły mieć niższe zasięgi przez to, że ma taką ksywę, więc. Było to, to już w ogóle chore. By było to samo z Guralem, przez Gurala. Dom Guralesko i Góral. A tak słyszałem. To samo no, ten, było, tak. nie, że Ten pato streamer i Także, tak. tak, że mi dostać ograniczenia za Gurala, nie? No. no, chore, chore, ale jak widzicie, widzowie, ta poprawność polityczna idzie w taką głupią stronę. No więc właśnie, i to jest właśnie, jakby, jakby clue tego wszystkiego, nie? Że, że jakby gdzieś ta wolność i to wszystko, gdzieś naprawdę jest ograniczenie, ale tak naprawdę to chodzi tylko o przetrwanie zasięgi i zarabianie, bo jeżeli nie chciałbyś mieć zasięgów i nie chciałbyś zarabiać, to mógłbyś dalej tworzyć treści jakieś cho, cho, chore i tak dalej, nie? No ale, żeby to się spinało, żebyśmy mogli podróżować i tak dalej, nagrywać, i że w ogóle jakby funkcjonować i utrzymywać się z Palhajsu, no to musimy jakoś iść z tym nurtem. No niestety, no takie jest życie i ten internet. Ja pamiętam, jaki on był, jak do niego wszedłem w 2001 roku, nie? To było 24-3 lata temu. Eldorado. To wiesz, i on mu naprawdę wolny, nie? I jakby wiesz, i, 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 i w życiu by nie pomyślał, że się tak rozwinie, nie? I po prostu, wiesz, na pewno wielu. Widzów, wiesz, takich korowych naszych, na pewno wiesz, jest niezadowolonych z tego, że wielu rzeczy już nie będzie, można zrobić, nie ma niektórych odcinków i tak dalej, ale wiesz, jakby mówię, albo dziś dostosujesz się do tego wszystkiego, albo ci po prostu nie będzie, nie? I jakby co jest gorsze, nie? Wiesz, ja, w, w, kopanie się z koniem w, w walce, w której nie ma szans wygrać, nie? No bo wiesz, yy, no. Znasz jakie, jakie fundusze jakie pieniądze muszą stać jest ludzie za nitrem, w sensie jakich ma znajomych i tak dalej i nic nie jest w stanie z tym zrobić. Nie jest w stanie po prostu tego przeskoczyć, odwołać się. Gdzieś kiedyś kanał y, Rafoniksa na chwilę wrócił, pamiętasz? Mhm. Oni próbowali robić te chude byki, Spadły, spadł masno gęk za to, nie? W maskach występowali, żeby, żeby Rafał mógł być. Wiesz, i to naprawdę, jak ktoś się na tym zastanowi, oni naprawdę nie pospadali za grube rzeczy. Znaczy, wiesz, No wiadomo, że ktoś powie, obrażanie matek, to jest najgorsze, co może być, nie? No ale to nie są skrajnie jakieś patologiczne rzeczy, nie? To wiesz, nikt nikogo nie bił, nie podpalał przemocy. No przecież jak oglądasz sobie teraz, czasami widzę jakieś szoty... Gdzie teraz Jaca jest ten, nie? Od Magikala. A, no bo... stary, no przecież to, to jest skrajna ale, ale patologia. To, to, jest... tym oni to nie, nie? Ja nie mam pojęcia, tylko szłotę na YouTube widziałem. No. <laughs> więc wiesz, więc jakby naprawdę yy, można. Wiesz, no nie ma alternatywy do YouTuba teraz. I musisz po prostu gdzieś się do tego dostosować. No, no niestety, niestety, wiesz, to jakby. Też wiele rzeczy, które kiedyś się działy i kiedyś jakby w, po, w polskim internecie i na świecie wiesz, mnie nie oburzało, ale minęło tyle lat, że też na no, pewno rzeczy patrzysz, no, już, no jednak tak nasza, nasza, nasze postrzeganie świata się też zmienia, nie. E, Tolerancja jakby, coraz teraz jest. No wiesz, na przykład to już y, nie mówi się y, już, nie powiesz, że a, pracuję od poniedziałku do piątku jak człowiek, nie? Wiadomo jakiego koloru, wiesz o co chodzi. No już tak się nie mówi, nie powiesz tak w internecie i tak dalej. Albo na przykład, że ktoś przyrzydził, czy coś, wiesz o co chodzi, że, że są takie rzeczy, które po prostu kiedyś się normalnie funkcjonowali i każdy mógł normalnie to powiedzieć, nie? I to było nic złego, nie? No to gdzieś mówisz, nie no kurde, to już nie jest tam do końca w porządku, więc gdzieś to się zmienia, tylko wiesz, no ta poprawność polityczna dobrze, że postępuje, tylko że szkoda, że tysiąc razy za szybko, nie? Zwierzę to chodzi, że to już za, za bardzo idzie, że powinniśmy się dziś cywilizować i ten internet powinien być bardziej, że tak powiem, poukładany, ale to idzie tak szybko, że po prostu nie nadążasz na tym, co możesz powiedzieć. No na przykład teraz takim yy, ciekawą rzeczą są feminatywy, nie? I to od tej kampanii wyborczej, bo przecież. I to jest nic coś takiego, nie było. Co wiedziało się, tak. Wyobraź sobie, że zapraszały mnie do jakiegoś do studia telewizyjnego i ja mówię do jakiejś yy, kobiety, pani minister, nie mając nic złego, no pomyślał, no, ja jestem ministrą. A na przykład widziałem, że yy, Elżbieta Witek, kiedy przez dziennikarza tfn 24 była tytułowana marszałkinią, ona ja jestem pełnią marszałek, nie? I teraz weź skumaj, która kobieta chce feminatyw, a która nie chce. Sekretarz stanu Sekretara stanu, stary, jak to ale, brzmi? Ale najlepsze jest że powinna być sekretarka, ale nie wiem. Ale brzmi... to znowu, znowu jest taka funkcja jakby umniejsza sekretarze. Więc ja nie mam nic do feminatyw, tylko ktoś niech jasno określi... Kiedy stosować, kiedy nie i do kogo. I wiesz, za, za, zabrniemy w taki ślepy zaułek kiedyś, że nie będziesz wiedział, jak się do kogoś odezwać, bo nie wiesz, jak on się identyfikuje. I ja nie mam nic do tego. Jak ktoś się identyfikuje jako krzesło, niech się identyfikuje. Mnie przeraża jedno, że jeżeli ty powiesz do kogoś męskim zaimkiem, a on się uważa za kobietę, to on mówi, że tego nie szanujesz, a ty nie wiedziałeś. Że to jest coś takiego, że możesz. Zostać skancelowany za bycie, bycie rasistą, homofobem, kimś tam, kimś tam? Nieświadomie! Bo jeżeli jesteś świadomym rasistą i obrażasz nacje takie, no to jesteś rasistą i koniec. A jeżeli, wiesz, dasz się zapędzić w jakiś taki kozi róg z feminatywą, albo z jakimś zainkiem, no stary, no, to wiesz, no to dochodzimy do takiego absurdu, że, no kurde, że będziesz się bał odezwać, nie? Żeby wiesz, angielski słownik. Jest prostszy, bo tam łatwiej do kogoś się zwracać bezosobowo. U nas słowo niebinarny jest niebinarna i niebinarny, rozumiesz? Są na zachowanym Ja ostatnio to wiedziałem. Tak, więc stary, więc nawet nie, nie możesz określić kogoś niebinarnym, nie podając jego płci. nie. Więc wiesz, To jest, jakby no że, że ono jest niebinarne, chyba, ale to. Ale wiesz, no to, tak jest to jest coś ciężko. takiego, że po prostu, wiesz, jeżeli ktoś Wiesz, no ja naprawdę chciałbym nikogo nie obrażać i zawsze do każdego, jeżeli ktoś mi powiedział, że jest gejem, jest kimś tam, nie, nie mam z tym żadnego problemu, nie? Ale jeżeli czegoś nie wiesz, bo skąd masz wiedzieć i widzisz, że ktoś jest mężczyzną albo ktoś jest kobietą i mówisz do niego w jego zaimku, a on mówi ci, y -y", no to wiesz, no, no nie chciałbym, żeby, żebyśmy tą scenę Jest to, patrzę na to z ciekawością, bo jest to niesamowite, nie? Jakby, jakby, wiesz, ale no niestety. Wszyscy musimy w jakiś tam, w tych ramach funkcjonować, wiesz? I to i tak jest tylko nasza banka internetowa, bo ktoś mieszka na Podlasiu i wiesz, chodzi do normalnej roboty, to w ogóle, w ogóle go to nie obchodzą. Żadne feminatywy, żadne zaimki. Wiesz, pracujesz na Podlasiu w suwałkach, w jakiejś, nie wiem, w drewutnych. Masz kobitę, żonę, dzieci, jeździsz sobie w weekend na rybę, wiesz, no cokolwiek stary, w ogóle Cię to nie obchodzi, nie? To, to, co się w ogóle dzieje. Ale my siedzimy na Twitterze, na Facebooku, żyjemy w tych mediach i nas ta cała bańka non-stop, wiesz, jesteśmy w takim, takiej, takim młynie tych, tych, tych bzdur wszystkich i człowiek się zastanawia czasami, co powiedzieć, nie? Więc mówię, poprawność polityczna nie jest niczym złym i kiedyś, wiesz, piosenki typu Macumba... Były normalne, teraz by nie przeszła nigdy. W ogóle nie ma opcji, żeby ta była makumba. Ja sam to śpiewałem, więc są pewne rzeczy, które jakby uważam, że są spoko, że no, nie powinniśmy pewnych rzeczy robić, ale no są rzeczy, które mnie to, z, z dzikością je śledzę, ale trochę mnie przerażają, nie? No wczoraj wczoraj na grup na tym, na Twitterze się robi takie listy i dodali mnie do listy w wzaimkow, no, widzisz, i, i nawet, dobrze wywołałem z lasu, ale, ale tak wyglądaliśmy nie... na Zajmku <grym> No, no tak, Ale wiesz, wiesz, sprawdzałem, czy jest taka w ogóle definicja tego, nie ma. To coś nowego i cieszę się, że jestem jednym z pierwszych przedstawicieli, cokolwiek to znaczy. Szczególnie, że wiesz, że na Twitterze raczej też stopuję się. Nie jestem taki mocno. Jakbym tam poleciał tak naprawdę, to, to by było ale ciężko. Ale wiesz, skąd to się bierze? To się bierze z dobrobytu. Ja na tym kiedyś myślałem. Kiedyś ludzie nie mieli na to czasu, bo albo była wojna, a potem komuniści, coś gdzieś, trzeba było się dorabiać, coś. A jak już jest naprawdę dobrze i wiesz, i w sensie, że no, ja naprawdę uważam, że Polska jest, wiesz, no wiadomo, że dużo rzeczy tutaj zostało z, z, zmarnowanych i tak dalej, ale mimo wszystko uważam, że rozwijamy się zajebiście. A w ogóle to, jak tutaj jest bezpiecznie, podług, wiesz, innych krajów. No to stary jest temat rzeka. Temat rzeka, więc naprawdę jest to coś niesamowitego. Jak porównamy to ze Stanami Zjednoczonymi, o których wszyscy marzą, nie? To w ogóle, wiesz. Jest spoko służba zdrowia, która kuleje, ale no w Stanach nie mają w ogóle tej no teraz niech sobie nie? wiesz, teraz oj Wojtek jest w stanach chociażby już ty te, przecież te Los Angeles to pokazywali milion razy polscy youtuberzy. Odsłonię może ale to tak? on znowu trochę zrobiło, nie? Dobra. O, bo słońce zaszło. O, na lepiej widać. O, zobacz, o. Się, zobacz, się patrz, patera, nie? <laughs> No i Wojtek, no. Oj Wojtek teraz e, zrobił serię, w ogóle robi daily no, wiem, e, ten, ja planów, tak no. i pokazał ten skidrow e, To jest centrum Los Angeles, czyli wiesz, miasta, o którym marzą tak. większość ludzi, Wszyscy którzy nie byli. Jest, a, a tam są sami nie? sami narkomani bezdomni w środku miasta jest dzielnica samych tak. żuli narkomanów. My proste chłopaki, nie dzieci bananów, no ale słuchaj, yy, i w Polsce jest super. Wiesz, no były też czasy, co mogłeś pójść na osiedle i zerwać za od, za... od razu, od razu. Tak. tam ja miałem 11 lat i mnie na Nowej Hucie pytali, za kim jestem, a ja nawet nie wiedziałem, powiedziałem, że zakres ks Zdrój. <laughs> nie dostałem. Ale, ale tak, a tak Wiesz, by było, Ale teraz, teraz to najciężko trochę w Polsce dostać w mordę od Polaka, bo trochę to się, słyszę, trochę się to bardziej ten... od Ukraińca łatwiej dostać teraz. Przez inflację trochę się zwiększyła drobna przestępczość, nie? Taka, wiesz, ten kradzież jedzenia i tak dalej, więc mm. to jakby, dlatego też podnieśli tą kwotę, od której jest przestępczość, specjalnie, nie? Bo statystyki mają, żeby, wiesz, policja nie musiała za każdym razem robić sprawy, to miska szkodliwość. No, no w, w Stanach to już w ogóle jak jest taka, tam jest chyba do 1000 dolarów, to w ogóle jesteś bezkarnek, kradniesz. No, więc jakby wiesz, no to, to, to świadczy o tym, że trochę się ta stopa życia popsuwa, skoro ludzie kradną jedzenie, nie? Ale generalnie wracając do tych zaimków i tego wszystkiego, że to się bierze z tego, że po prostu jest dobrze i nie masz z kim. Bo, wiesz, na przykład wiesz, nie chcę teraz wiesz, jakby tak trywalizować, ale na przykład w, na Ukrainie może nie być czasu na. I tematów na to, żeby zajmować się zajętkami, na przykład, nie? bo jest wojna. Więc wiesz, o co chodzi, że to świadczy o tym, że jest nam dobrze, nie mamy naturalnych przeciwników, więc szukamy ich we własnym kraju. <grywamy> Skupiamy się na takich rzeczach. Tak mi się wydaje, że to po prostu jest jakby nie, 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 nieodrębna część rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego danego narodu, że po prostu jest dobrze i tak dalej. I ludzie się nudzą, mają czas na swoje pasje, zaczynają różne rzeczy przemyśleć, i pewne rzeczy im się nie podobają. No. Mnie bawi to, że ten cały Twitter to wszyscy próbują przekonać wszystkich do swoich racji. Nie? Że, wiesz, że ty masz rację. To jest niemożliwe, nie? I wiesz, kłócą się tu. Ja naprawdę często zaglądam, czytam. Wychodzisz w komentarze, każdy jest tam obrażany. i to jest po prostu niesamowite, nie? I jakby, wiesz, że można byłoby zaakceptować, że się tu się różnimy, nie? I że to jest też piękne, nie? I, i... powiem ci, to jest też coś takiego, że wiem, że nie przekonam gości, ale. Poczytam czasem. Jest taki jeden le le lewacki po prostu młodzieżowiec. I jak ja go czasem posłucham, no goś nie ma totalnie o życiu żadnego pojęcia, to już wiesz, już mam napisane. Mówię, nie dobra, daj sobie już spokój, nie pisz mu nic, nie? Nie, wiesz, to jest, tak nie jest. da się no. wytrzymać czasem. Ale dobra, bo y, ten tutaj latamy po tych tematach tak. poprawności. mnie ciekawi, Marcin, czy ty nie myślisz, patrz, no masz y, Palhajst, to jest no. określony kontent, y, wyjazdy przede wszystkim, a czy nie myślisz na przykład zrobić swojego komentarzy? Bo większość tych komentarzy to są takie piwniczaki, e, które za często z domu nie wychodzą. No ty teraz też za często nie wychodzisz, tak, jak tak. sam mówisz, ale tak. chodzi mi o to, że wcześniej przynajmniej coś w życiu przeżyłeś, i jakby twoje opinie, moim zdaniem, są, byłyby ciekawsze niż osób, które w życiu nie przeżyły praktycznie nic. Nie wiem, wiesz, jakby dla mnie to, jakby, komentarzy to jest trochę przekraczanie takiej tej mojej osiadłowej granicy, wsadzania nosa nie w swoje sprawy. Nie, że to jest takie, że. Nie szukaj tam, gdzie cię nie powinno być i tak dalej, nie zaglądaj, tak baba z okna i tak dalej. Mi to gdzieś. A no dzisiaj nie... mnie wypatrzyłeś z okna. No, dzisiaj to tak nie do, nie do końca mi się to po, po, podoba. Gdzieś. Mo, wiesz co, coraz bardziej jakby się skłaniam do tego, żeby gdzieś tam zacząć streamować czasami i oglądać sobie jakieś tam rzeczy i coś tam komentować, podśmieszkować, porobić sobie jakieś jaja. Takie stricte komentarze, żeby tam gdzieś, wiesz, moralizować, to, to jakby. Yy, no Chyba tylko rewo, według mnie, że tak powiem, jest najbardziej taki, że mógłbym moralizować, nie? że w sensie, że nic. Ale on chyba nie robi już tego, co robi. Tylko koniusy. Ale tak jakby rewo mi się kojarzy z takim, że, 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 że tak nigdzie nie można się do niego o nic przyczepić, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Nie, nic mi się teraz takiego nie przypomina. takiego. Więc jakby fajne, to, fajne jest to, co robi szalony. Ja bardzo lubię go jego podcasty. Powiem ci Konopskiego, lubię, jak ciśnie. Tak, fajny. Czas, czas, czasami trochę za mocno. Ale to jego pasyw w jest naprawdę zajebiste, nie? Bo on, na przykład jak on walczył w fejmie, czy coś tam się wydawało wtedy na żywo go że to taki tam dzieciaczek, coś tam ale lat minęło, no i naprawdę potrafi dobrze. No punktować. po tej akcji z Leksiem, to wiesz, byłem pierwszy do hejtowania. go, tak, Ale tak. teraz się przekonałem. Tak, też. tak. Nie to jeżeli chodzi o newsy, to tak, ale pytałeś mnie o komentarze. Więc mówię, że ja bardzo lubię Szalonego oglądać, bo uważam, że są takie podcasty Szalonego, oczywiście można dla niego nie lubić go za tysiące rzeczy, nie? Ale tam niemal Lizania się po jajach. U niego, nie? I potrafi rozpowiadać kontrowersyjne tematy, zapraszać kontrowersyjnych gości i to jest spokojnie. Ja bym nie chciał też, jakby, dublować pewne rzeczy, które są, aczkolwiek, yy, szukam czegoś nowego dla siebie, w sensie, że chciałbym poza palchajsem robić coś jeszcze, nie? W sensie, że. Kurde, może z jakimś innym youtuberem czy coś, wiesz, zawsze jakieś szyki, gdzieś tam jakieś pomysły chodzą mi po głowie, więc możliwe, że coś mniejszego się pojawi, bo tylko, że już wtedy, żebyśmy w ogóle zatrudnili ludzi do tego, nie? W sensie montażystów, operatorów i tak dalej, żeby ktoś to robił. Bo jak ja bym to miał robić, to znowu by się uwalił, wiesz, jak chcę robić pal heist, nie? i To ma być najważniejsza rzecz w moim życiu. Ale gdzieś zrobił coś komentary, chyba nie do końca, ale widziałbym się w jakimś takim innym kontencie, krótszym, bardziej takim, wiesz, dynamiczniejszym. A co do komentowania rzeczy to mówię. Gdzieś zbieram się do tego streamowania z dwa lata temu kupiłem sobie mikrofon. Taki wiesz, żeby streamować i jakby przykmieniłem sobie tam OBS-a i tak dalej. Wszystko to mam. Robimy live gdzieś tam na Facebooku dla, dla Patronów. Ale generalnie gdzieś tam się zbieram, że prędzej czy później, wiesz, to ja się zbieram dwa lata już, nie? więc to jest możliwe, że to będzie jeszcze kiedyś. Eee, że no wiesz, tak jak na przykład w, e, dzisiaj rano. Na kiblu oglądałem były szoty Rewo, Nitra, kogoś tam jeszcze z otwarcia kanału ,00 nie? Co oni myślą? Przesłuchałem sobie te szoty, jak tam niektóre mnie uśmiały, niektóre nie. I ja też jak mam swoje jakieś przemyślenia, i też bym coś takiego powiedzieć, nie? więc nie potrzebujesz, jakby robienia komentary możesz sobie gdzieś tam wiesz, komentować, albo będzie konferencję fajną, nie? I sobie gdzieś tam, wiesz, na pewno ktoś, wydaje mi się, że tam parę tysięcy, może przesadziłem, ale z tysiąc osób chciałbym obejrzeć taką konferencję razem ze mną, nie? Ja bym sobie coś tam pieprzył jakieś. Ja wypote, myślę, nie? że na pewno. No, więc, y, że zbieram się do tego streamowania, tak streamować, żeby, wiesz, siedzieć i, i jakby grać, czy w ogóle gadać, to nie, bardziej taki przegląd internetu, nie? W sensie, że w tą stronę, ja bym nie robić jakichś streamów, w mi bym jak Bones, czy coś, to, to jakby nie? Oczywiście odpada na pytania, jakieś tam Donaty, coś, no, bo to no, wiadomo, stream, nie no. no, świeca boneza, tak, 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 zajebiste. No? Nie no wiesz. Yy, no, wiesz, możesz sobie potem... Yy, Yy, szoty kręcą gdzieś, to, co też nabija Ci popularność, nie? bo wypowiesz się na jakiś temat, ktoś zrobi z tego szota, wrzuci jakiś jeszcze kontrowersyjny tytuł i gdzieś to tam potem jest komentowane, bo przecież ile było już yy, yy, awantur o szoty. Nie? Sz proszę puścić szot numer 4 na ekranie na konferencji. No stary, wiesz co chodzi, że to, to też gdzieś wpływa yy, 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 na swoją popularność, mi nie zależy na popularności to przekłada się na wynik finansowy, tylko jednak wiesz, wywiady i tak dalej. No ja też staram się wywiady, żeby były w jakichś odstępach. Ty pisałeś do mnie, to mówię, słuchaj, na razie nie, bo idę tu, to możemy zrobić wtedy. Teraz już jakby kolejne dwie osoby czekają, to mówię, słuchajcie, nie, bo dogadałem się z Cichym, za dwa, trzy miesiące, jakby dbam o to, nie, a nie, że dobra, to wszystkim naraz daję, wiesz, tak jak yy, z całym szacunkiem. Arek Pawłowski zrobił yy, z miesiąc temu, żeby był wszędzie w ciągu jednego tygodnia, żeby promować PTW, nie, i był wszędzie, i do mnie też się odzywał, czy nie chciałbym nagrać jakiegoś materiału, czy coś, nie? Że po prostu dużo rzeczy w jednym czasie. Uważam, że to nie jest dobry pomysł, nie? Żeby tak wszędzie dziś się. Więc tak sobie wywiad tu, wywiad tam, bo też chciałbym, żeby te wywiady robiły jakieś tam wyświetlenia. I właśnie takie szoty, wywiady, gdzieś że się pojawiasz, to dziś sprawia na tym, że ludzie, w świadomości ludzi cały czas funkcjonuje, że jest taki ktoś jak Wówunio i że on tam ma jakąś, nie to, że finansową wartość, tylko taką zasięgową, nie? Że, że więc, więc takie shoty czy streamy mogą gdzieś tam pomóc. Nie jest to tak, że o chcę robić streamy, bo chcę klepać kasę z donate'ów, bo gdyby mi na tym zależało, to bym te streamy zaczął robić wtedy, kiedy był największy na te donaty nie? Bo były takie złote czasy donate'ów. A ja mam na to taki pomysł, że na przykład robiłbym sobie coś takiego, żebym sobie ustalał, na przykład cel 8000 zł. Nie? Na przykład na y, odcinek tam 3-4 dniowy z jakiegoś parku narodowego, nie? Że uzbieramy tą kwotę i ona w 100% to nie jest ta nie z reklam, nie tam od sponsorów czy coś, tylko że po prostu te pieniądze, co to złotówki są z donatorów. I po prostu wtedy streamujesz sobie, nie wiem, tam 3-4 miesiące i zbierasz to 8 koła, nie? Bo jakby ja nie zakładam na to, że, żebym to zrobił tam na jednym streamie, tylko po prostu wiesz, że nie tam jest na gwiazdkę, na dobre samopoczucie, na weekend, są takie y, cele, nie? Tylko że tutaj byłby taki namacalny cel, że po prostu zbierasz Gramy tą kwotę i potem latem jedziemy, nagrywamy odcinek, ja go montuję i jest, wiesz. I więc myślałem o tym, żeby zrobić donaty na odcinki o parkach narodowych, więc coś takiego, nie? No, Wardęga na treningi zbierałem. różne wyopojeźni. Ale jakby nie ma w tym nic złego, po prostu każdy <grym> może sobie robić na to, co chce. Wiesz, Wardęga na pewno na donej tak dobrze zarabia, i w sumie wiesz, no dlaczego, jeżeli ludzie ci są za to Nie, no płacisz. przecież tam nikt nie zmusza do ale tego, coś wysyła. Dlatego nie. mówię, że jakby nie ma w tym nic złego, nie? Gorzej, jeżeli wiesz, są jakieś cele, yy, tak jak tutaj na przykład na Partnerdodowo, ja bym tego nie zrobił, nie? Więc na dobrą sprawę, lepiej na, na, na nowy rok. Nie, no to wiesz, tak no jakby, najlepiej, no no. Tak, tak, tak najlepiej nie? nie masz presji, ale, ale wiesz, jakby to byłoby fajne, dlatego że ktoś, mówi, a dam mu te 40 zł, czy tam 30, czy 5, czy 10, bo chcę, żeby był taki odcinek. I potem jest taki odcinek i gdzieś, wiesz, nie będąc patronem, który jest, to jest bardziej, że tak powiem, zobowiązujące, no to ktoś na przykład będzie miał frajdę, że jest sponsorem tego odcinka i tak dalej. Chciałby to, wiesz, no to takie jest, wiesz, oddziałujące na, na, na psychikę. Ja na przykład y, oddaję procent podatku na Centrum Ochrony Mukradeł, które zajmuje się, wiesz, torfowiskami w Polsce, między innymi bagnem całowania i tak dalej, bo jest mi to temat bliski, wiesz, i ja na przykład ludzie dają zwierzęta na dzieci, nie mam z tym problemu. Ja na przykład, wiesz, daję na to, bo oni jakby zajmują się propagowaniem, żeby nie, 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 nie osuszać mu kradę, że to jest ważne, retencja wody itd. i tak dalej. No, ten temat mnie interesuje. Więc jakby wiesz o co chodzi, że coś na przykład ktoś, o kurde, ten odcinek będzie fajny, to chcę danego dać 10 złotych. Nie, I wiesz, no, tu grosz, tu to do tego i jakoś to się tam może kiedyś zepnie. Nie wiem, czy to zrobię, bo to jest tylko wiesz, w sferze yy, planów, których ja zawsze mam więcej niż ich zrealizuję, ale gdzieś tam coraz bardziej się do tego przymierzę. Nie wiem, czy ktoś chciałby to w ogóle oglądać. Nie? Eee, no ale chyba te livey bo ja na podobny był na YouTube nie Twitch to w ogóle dla mnie jest mm jakaś kurde czarna magia. Nie? Ja nigdy nie oglądałem, więc nawet nie wiem. Shot jest Twitcha na YouTube. No, no tak, 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 tak. Ale tak to, to ja nie rozumiem o co tam chodzi, tam community, community, community i ja naprawdę nie wiem o co chodzi. Nie? Kiedyś tam tłumaczyli z tym Disem, dlaczego to JD było i tam było, że na Twitchu, ale nie, nie rozumiałem, bo nie oglądam. Dobra Marcin, bo moglibyśmy tak chyba cały, cały dzień tu spędzić na tak, tej kanapie. To prawda. więc e, Więc skończymy, dziękuję Ci bardzo. Również Ci dziękuję. Bardzo za wywiad i Doceniam też to, co powiedziałeś, że ty robisz te przerwy, bo rzeczywiście trochę poczekałem, ale wywiad jest odpowiedni. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.